Tematyka tożsamości kulturowej, jak się okazało, jest tematyką niezwykle obszerną. Profesorowie Linkner i Nowosielski podczas otwartych wykładów w Strzelnicy zajęli się m.in. tematyką tożsamości sprzed i po chrzcie Polski. Z jednej strony sięgnięcie przez pana profesora Linknera do starej baśni, do archetypów Lechitów, Polan, tego wszystkiego, czego nas uczono, może na trochę wcześniejszych wzorcach badawczych, bo dzisiaj stykamy się już z nowymi badaniami. I druga strona, bardzo ważna, abyśmy określili prapoczątki także patriotyzmu lokalnego. I to profesor Nowosielski z kolei w swoim wykładzie myślę, że zrobi genialnie. Jednak w trakcie wykładu nie poruszono jedynie tematyki tożsamości kulturowej Polski sprzed wieków, lecz również tej teraźniejszej. Szczególną uwagę poświęcono tutaj Unii Europejskiej. Trzeba być bardzo uważnym w kwestii tożsamości kulturowej, ponieważ tworzy się również tożsamość kulturowa Europejczyka poprzez Unię Europejską, a ponieważ byliśmy zawsze w Europie, to tę również tą nadrzędną jakby taką tożsamość kulturową Europy mieliśmy, mamy w sobie, ale rdzeniem i korzeniami naszymi musimy być Polakami i musimy o tym zawsze pamiętać. Nie można jednak przy tej okazji pominąć tego, jak wygląda i jak ma się tożsamość kulturowa poszczególnych regionów. Dla nas ten obszar tożsamości kulturowej wydaje się być najważniejszy. W naszym regionie bowiem mamy do czynienia z trzema jej poziomami – polskim, pomorskim i kaszubskim. Nadrzędną sprawą jest tożsamość kulturowa polska, a potem jest tożsamość kulturowa kaszubska, ale ta kaszubska jest właśnie korzeniem. I trzeba o tym zawsze pamiętać, że w tej sferze jesteśmy przynależni, ja nie jestem Kaszubą, co prawda, ale jesteśmy przynależni do tożsamości kulturowej polskiej, a potem jeszcze nad tym będzie tożsamość kulturowa europejska. Także buduje się taka hierarchia, buduje się coś w rodzaju piramidy, która może być w moim przekonaniu nie właśnie ostrzu ku góry zwrócona, ale ostrzu ku dołowi, ku korzeniom. Organizatorami wykładów było Centrum Kultury i Sportu w Kościerzynie oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.